Witam Państwa. Obecnie znajdujemy się na plantacji pokazowej w miejscowości Pordenowo. Dzisiejszy filmik poświęcimy dwóm odmianom rzepaku, Deca Exima i Deca Excited. Mamy tutaj kilkanaście odmian rzepaku z naszego portfolio i między innymi te dwie odmiany, o których mówiłem, są to odmiany charakteryzujące się wysokim plonem. Według badań coborowskich z zeszłego roku przekroczyły one wzorzec o granicach 18-19%. Tutaj na tym terenie, gdzie są żyzne gleby, te odmiany potrafiły plonować powyżej 50 kwintali z hektara. W zeszłym roku Deca Exima plonowała przy ciężkich warunkach, jakie pamiętamy, mieliśmy w zeszłym roku, że rzepaki nie były rewelacyjne i też mocno je plonowały, to tutaj plonowała w granicach 48 kwintali z hektara, natomiast Deca Exima 47 kwintali, także to jest wynik bardzo dobry i bardzo wysoki. Charakterystyką tych odmian jest to, że są bardzo odporne na choroby. Tutaj mamy przykład bloku, w którym nie są wykonywane żadne zabiegi fungicydowe. Wykonujemy tylko zabiegi insektycydowe, bo niestety no, tutaj musimy panować trochę nad szkodnikami i ograniczać ich ilość. Przy obecnym przebiegu pogody część odmian niechronionych jest już porażona zgnizną twardzikową. Tutaj natomiast te dwie odmiany, jak zaraz zobaczymy, praktycznie nie ma żadnych objawów, mimo tego, że nie były chronione pod kątem tej choroby, czyli nie był wykonywany zabieg na opadanie płatków. To spróbuję tutaj pokazać na przykładzie rzepaku Deca Exima, że rzeczywiście te choroby, o których mówiłem, nie porażają tego rzepaku w takim stopniu, jak to powinno się wydawać z przebiegu tej pogody, którą mamy do tej pory, czyli bardzo wysokich opadów, dużej wilgoci w łanie. Jak widzimy, liście już fizjologicznie zaczynają nam obumierać, także pewnie część tych liści zostanie niebawem porażona przez saprofity takie jak szarą pleść. Tu jak widzimy, roślina od samego dołu do samej góry jest zdrowa, nie ma żadnych chorób. Ważne jest to, że odmiany te charakteryzują się też wysoką odpornością na suchą zniznę kapustnych, to co powiedziałem wcześniej. I tak jak widzimy, ten rzepak nie był pryskany od samego początku okresu wegetacji. Nie mamy żadnego porażenia suchą zgnizną, szyjka korzeniowa jest zdrowiutka, na łodygach też tego nie ma. Kolejną ważną cechą tych dwóch odmian jest to, że nie mają tendencji do elongacji, czyli nie wyciągają szyjki korzeniowej zbyt wysoko ziemi, nawet przy większym zagęszczeniu, co ma bardzo duże znaczenie na ich zimotrwałość, bo zimotrwałość i tak jest na bardzo wysokim poziomie, ale czasem zdarza się, że ta norma wysiewu przekracza 45, a nawet 50 roślin na metrze kwadratowym, co powoduje, że rośliny czasem same z siebie konkurują między sobą i zbyt mocno prą do słońca, co w konsekwencji sprawia, że ta szyjka korzeniowa jest nad ziemią, a jednocześnie to obniża nam zimotrwałość. Te dwie odmiany nie mają do tego tendencji. Kolejną zauważalną cechą jest wysokość tych dwóch odmian. Mimo to, że rzepak w tej chwili znajduje się w fazie BBCH 79-80, czyli mamy koniec wydłużania łuszczyn, a początek już dojrzewania, rzepak nie przekracza wysokości 1,60 m, więc też jest dobry, jeżeli chodzi o prowadzenie łanu. Nie trzeba tutaj zbyt agresywnych i dużych dawek regulatorów wzrostu, co sprzyja też rośnięciu rzepaku, bo w pewnym momencie go nie zahamowujemy i jednocześnie nie sprawiamy, że stresujemy tą roślinę. Mówiąc o normie wysiewu tych dwóch odmian, nie powinniśmy przekraczać normy 45 nasion na metr kwadratowy, co spowoduje, że ten rzepak będzie swobodnie sobie rósł. Drugą ważną sprawą jest to, że te dwa rzepaki nadają się praktycznie na każde stanowisko. Wiadomo, im lepsze stanowisko, tym też większy potencjał plonotwórczy, ale zachowują one mimo to wysoki potencjał plonotwórczy na tych słabszych i mozaikowatych glebach. Także w całej Polsce praktycznie na każdych typach gleb możemy siać ten rzepak. Termin siewu optymalny do opóźnionego. Tutaj w tym regionie, w którym się teraz znajdujemy, najbardziej optymalnym terminem siewu jest granica 22 sierpnia do 5 września, w zależności od tego, jaką wilgoć mamy w glebie, bo tak naprawdę nie liczy się nam termin siewu, tylko termin wschodów. I też co roku to samo powtarzam rolnikom, którzy tutaj przyjeżdżają, że czasem lepiej opóźnić o 2-3 dni termin siewu, wiedząc, że spadnie nam jakaś ilość wody czy deszczu do gruntu. Wtedy i szybsze wschody będą, nasiona się nie będą męczyły w ziemi. Należy wspomnieć, że od tego roku rzepaki marki Decalb będą zaprawiane dwiema zaprawami. Jest to zaprawa Buteostar i Scenic Gold. Buteostar jest zaprawą insektycydową, mającą nam na celu ochronienie rzepaku przed takimi szkodnikami jak śmietka i pchełki. Bardzo dobrze działa w tym pierwszym okresie wegetacji, czyli do tych 3 tygodni wschodów. Natomiast Scenic Gold jest zaprawą fungicydową, która nam zabezpieczy rzepak w tym pierwszym okresie wegetacji przed takimi chorobami jak sucha znizna kapustnych, zgorzele, część krzyżowych i mączniach rzekomych.
Podsumowując, Deka Excited, Deka Exima, dwie odmiany. Deka Excited charakteryzuje się wysoką odpornością na wirusa żółtaczki rzepy. Deka Exima, bardzo wysoka odporność na suchą zniznę kapustnych, część krzyżowych, zniznę twardzikową. Dwie odmiany charakteryzujące się też bardzo wysoką tolerancją na wyleganie. Uszyny są zdecydowanie twardsze, co sprawia, że rzepak nie osypuje nam się nawet przy późniejszym zbiorze.